widząc, że władza powoli zaczyna zmierzać w kierunku wariantu tureckiego, czyli w tej chwili już pewnie Państwo słyszeli, TVN24 pokazało bardzo zdenerwowanego w kropce nad i ministra, który krzyczał, że sędziego Juszczyszyna należy wyrzucić, a sędziów zamykać w więzieniach, tak jak we Francji. Zaczyna się już władza zupełnie nie liczyć z nikim i z niczym. I to my powinniśmy tych sędziów bronić, stać na ulicach i żądać przede wszystkim wykonania wyroku TSUE i dzisiejszego wyroku Sądu Najwyższego. Sędziowie przed niedzielnymi protestami opublikowali listę swoich żądań i my, obywatele, też powinniśmy tego samego nieustannie żądać. Czyli ja może odczytam pokrótce, czego żądamy. Jeżeli się Państwo zgadzacie, to proszę o brawa jako poparcie tych żądań. Jako wolni obywatele, mający prawo do wolnych i niezależnych sądów, wspólnie ze środowiskiem niezależnych sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, żądamy likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów. To jest... Żądamy! Żądamy! To jest rozwiązania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i odwołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika. Żądamy! 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 Powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa. Żądamy! 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 Natychmiastowego przywrócenia do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna. Żądamy! Żądamy! Zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjnych skład sądu został uznany za wadliwy. Żądamy! 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 Szanowania i wykonywania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku oraz wczorajszego wyroku Sądu Najwyższego, dzisiejszego. Żądamy! 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 Żądamy!